Dzień dobry, witam serdecznie. No, na pewno przyjechaliśmy tutaj rozegrać dobre spotkanie i wiedzieliśmy z mojego doświadczenia, że granie na rekordzie nie jest łatwe i jak douczylałem, że to będzie bardzo trudny teren chłopaków. Natomiast bardzo dobrze weszliśmy w pierwszą połowę na dużej intensywności, dobrej kulturze gry w budowaniu niskim. No ale generalnie otworzyliśmy wynik po stałym fragmencie gry. W następstwie w drugiej połowie świetna akcja odbudowy niskiej do sytuacji na 2-0. Myślę, że tutaj duże gratulacje generalnie należą się całemu zespołowi, bo uważam, że to było bardzo dobre spotkanie w ich wykonaniu. To, co chciałbym, żeby to funkcjonowało cały czas, to nastawienie na właśnie do wysokiego pressingu, nastawienie na odwagę w grze w piłkę, czyli że ta piłka też krąży po polu karnym, wciągamy przeciwnika do pressingu i zrealizowaliśmy plan meczowy, który dość mocno trenowaliśmy w tym tygodniu i chciałbym, żebyśmy teraz pieli się w górę tabeli, bo tego wszyscy potrzebowaliśmy. Potrzebowaliśmy przekonania do tego, co robimy na co dzień, że to przynosi efekty w postaci punktów i zwycięstw, więc tym bardziej fajnie, że to właśnie stało się tutaj i mamy to paliwo na następne mecze. Także myślę, że tyle. Dziękuję bardzo, jeśli chodzi o mój komentarz. Na początku przeprosiny dla wszystkich sympatyków rekordu Bielsko-Biała, że musieli oglądać te 60-70 minut słabej dyspozycji rekordu Bielsko-Biała. A po drugie dedykacje. Dedykacja tej konferencji będzie dla moich zawodników. Czego będzie dotyczyła? Będzie dotyczyła współpracy, dalszej współpracy na bazie Klacza i jego sztab z zawodnikami rekordu Bielsko-Biała. Chciałem Was prosić o głębokie zastanowienie się, czy czujecie jeszcze nić porozumienia między nami, bo ja taką nić cały czas czułem do momentu dzisiejszego meczu, kiedy trochę zwątpiliśmy w to, że możemy wygrać. Apeluję o to, że jesteście taktycznie przygotowani i jesteście grupą świetnych ludzi, ale musicie zacząć wygrywać, musimy zacząć wygrywać. Podałem się dzisiaj do dyspozycji zarządu. Oczywiście ja wierzę w ten projekt, żeby była jasność, ale musi mnie przekonać zespół, że wierzy dalej w współpracę ze mną. Jeśli zespół do wtorku mnie nie przekona, ja nie będę przekonywał zarządu i podam się do dymisji. Jeśli chodzi o mecz, wiedzieliśmy z kim gramy, jak mocny jest ŁKS, jak ma wyszkolonych indywidualnie zawodników, plus do tego osoba trenera Geregi i jego sztabu, która bardzo mocno grzebie w taktyce indywidualnej i zespołowej. Dlatego ja lubię takie mecze, bo musimy takim taktykom, takiemu planowi musimy przeciwdziałać. Dzisiaj robili wiele rzeczy, z przebiegu meczu można powiedzieć, że wychodzili spod wysokiego pressingu. Pytanie, czy nas wciągali, czy my w tym wysokim pressingu chcieliśmy być. Z drugiej strony to, co wydarzało się na bokach, nie dotyczyło świetnego przygotowania. Nie chcę absolutnie zabierać, trenerze. Oczywiście świetne rozwiązania w bocznych sektorach boiska, ale trochę więcej naszej koncentracji i plan, który miał ŁKS, by się nie udał. Plus trzecia bramka, w którym bardzo mocno przestrzegam swój zespół, żebyśmy w tym wszystkim byli razem, żebyśmy byli w tym planie meczowym razem, żebyśmy wszystko robili razem. To, co przygotowaliśmy, to, co nie przygotowywaliśmy, jest niepowtarzalne i jest duże ryzyko, że się nie uda. Otwarcie gry, które zafundowaliśmy sobie przy rzucie karnym, nigdy nie było ćwiczone i to się nie mogło udać, dlatego stąd bramka. Oddaję Wam, panowie, mówię o swoich zawodnikach, ostatnie 20 minut, bo chęć i taka zawziętość tego, że jeszcze możemy, że możemy strzelić zaraz kolejną bramkę, była i to było widoczne. I przypomniałem sobie stare, dobre czasy współpracy na linii Klacza, zespół rekordu Bielsko-Biała. Także panowie, do zastanowienia. Ja gratuluję, trenerze. Bardzo dobry mecz i tyle. Głęboko wierzę, że to nie będzie moja ostatnia konferencja. Dzień dobry, witam serdecznie. Bartłomiej Malec, portal sportowy Beskidy.pl. Pytanie do trenera Klaczy. Rekord Bielsko-Biała stracił 19 bramek w tym sezonie w drugiej lidze. Najwięcej spośród wszystkich drużyn.
Pytanie do trenera, czy nie żałuje trener, że postawił na taki skład personalny linii defensywnej w drugiej lidze, który stanowił trzon w trzeciej lidze? Czy to nie okazało się być błędem, bo większość z tych bramek traconych jest w sposób zbyt prosty po prostu, który nie przystoi w drugiej lidze? Dziękuję bardzo. Pierwsza część. Czy żałuję? Nie żałuję, bo ten zespół stracił najmniej bramek w trzeciej lidze. Dlatego zasłużył bardzo mocno, czy ta linia obrony, nazwijmy to, zasłużyła bardzo mocno na to, żeby postawić na nich i dać im szansę, tak jak mi dano szansę pracy w drugiej lidze. Natomiast nie można tutaj przypisywać wszystkich straconych bramek linii obrony, czy linii, czy bramkarzowi, z tego względu, że jak łatwo można dostrzec, bronimy całym zespołem i całym zespołem atakujemy. Jeśli jesteśmy na połowie przeciwnika, bardzo mocno pilnuję sobie ostatniego zawodnika, którym jest... W dniu dzisiejszym był Pańkowski, a jeśli jesteśmy w obronie i bronimy bardzo nisko, pilnuje sobie bardzo mocno pracy napastnika, czyli Świderskiego. Jesteśmy w tym wszyscy razem i wszyscy tracimy bramki i wszyscy te bramki strzelamy. Czyli jeśli mówimy o 19 straconych bramkach, to musimy mówić o zespole Rekordu Biała i Bielsko-Biała i mojemu podejściu do bronienia, a nie możemy mówić tylko i wyłącznie o składzie ludzkim linii obrony.